ważny. Zanim się sparzysz, to przemyśl. Gdzie są flagi? Pytam się ja. Dawasz, witajcie ptaszki? Nie. Czemu nie? Nie są ptaszki, pierwa. No. I to mona, jadę, masz, ja się masz, i samy na to. Piękna pogoda. Ptaszki ćwierkają, a w piątek podobno miasto Gdańsk zamykają. No by nie, moi drodzy, ale są pewne źródełka, co mówią, że wojewoda czeka właśnie na niektóre decyzje i ma się okazać, więc... Pięknie to słoneczko świeci. Same witaminki. Czyste niebo, przejrzyste. Czy to jest teraz... Najwięcej energii teraz właśnie pobieramy. A oni nam każą siedzieć w domu. A ja się przejdę na boso teraz. Po trawce. Tutaj widzicie takie... magiczne miejsce. Gdzie właśnie powinni trafić ci wszyscy zdrajcy naszego narodu. Lista jest dość długa, ale wiemy dokładnie, kto się przyczynił do upadku narodu polskiego, kto nas sprzedawał. Więc kochani, wszystko jest tylko i wyłącznie w naszych rękach, żeby odzyskać naród, a ich posadzić w odpowiednie miejsce. I jeszcze pragnę wam dodać, że tak, w tym naszym kraju, tu, w takich miejscach, naprawdę siedzą niewinni ludzie. Dlaczego? Bo chcieli głosić i mówić prawdę i robili wszystko, żeby ten system upadł. A oni ich wsadzili za co? W imię wolności. A dobrze wiecie, że prawda i wolność zawsze zwycięży. I jeszcze pragnę wam dodać, że tak, w tym naszym kraju, tu, w takich miejscach, naprawdę siedzą niewinni ludzie. Dlaczego? Bo chcieli głosić i mówić prawdę i robili wszystko, żeby ten system upadł. A oni ich wsadzili za co? W imię wolności. A dobrze wiecie, że prawda i wolność zawsze zwycięży. Żeby przejść teraz przez ulicę, przy Urzędzie Miejskim w Gdańsku, to w ogóle nie trzeba się obracać w prawo czy w lewo. Można sobie iść bez żadnego problemu. Sprawa zakupów. Ciężki temat, biorąc pod uwagę, że mąka kosztuje teraz 4 zł na przykład, a używamy głównie mąki, żeby coś sobie wypiec samemu, tak? No bo odeszliśmy już od wielu takich rzeczy niepotrzebnych, typu co chwilę chodzimy do sklepu i kupujemy niepotrzebne rzeczy. Co masz, kochanie? Rożka masz? Pieniążka? Dobrze, super. I o to chodzi właśnie, tak? Co mówi moje dziecko? Ja mam pieniążka. A czy wy macie pieniążki, czy macie je na karcie? Teraz dlaczego oni chcą wszystkie pieniądze wycofać? Żebyśmy nie mieli tego w rękach. Tylko żeby zrobić jeden wielki system monetarny, finansowy, tak? Zrobić pieniądz bezgotówkowy, wirtualny. O to im chodzi. Kochani, proszę was z całego serca. Jak macie pieniądze w banku na tym, wypłacajcie wszystko, miejcie pieniądze w gotówce. Kupujcie w lokalnych sklepach. Jeżeli jest sklep, który próbuje na was wywrzeć obowiązek, że wy macie zapłacić kartą, takiego wała. Złotówka jest środkiem płatniczym w Rzeczpospolitej Polsce. Przepraszam, czy my już nie jesteśmy Rzeczpospolitą Polską? Oficjalnie? Nieoficjalnie nie jesteśmy, ale oficjalnie są jeszcze ludzie, którzy wierzą w Rzeczpospolitą Polskę, w naród i my im nie damy. Więc kochani, proszę was jeszcze raz, jak są sklepy, gdzie jest napisane, że jest płatność tylko kartą, wejdźcie tam, wyśmiejcie ich i idźcie do sklepu, gdzie można płacić gotówką.
Śmiech jest najlepszym lekarstwem na wszystko. Tak sobie radzimy z wieloma problemami. Staramy się obrócić w to żart. Niestety ten żart, ta sytuacja, która nas teraz spotkała, jest naprawdę bardzo poważna i wszystko to jest prawda. Jest więźniem politycznym od 2015 roku, jest na czarnej liście NWO, bo nie chciał współpracować z masonami. I go trzymają tam, przetrzymują. Gdzie ja pojechałem? Chciałbym wam tylko powiedzieć, że prezydent nie ma takiego prawa, ani nie ma takiej mocy zabronić nam wychodzenia z domu. Chyba, że jesteście niewolnikami. No a do tego właśnie to wszystko zmierza, żeby wam pokazać tą prawdę, że jednak niestety byliśmy i jesteśmy tymi niewolnikami. Ale czas najwyższy, żeby już wstać z tych kolan, prawda? I coś zrobić, żeby tak nie było. Więc, tak jak mówiłem wcześniej, na prezydenta i na jego kukiełki są już wyroki. Zalinkuję tam wam stronę, żebyście mogli sobie poczytać. Trochę refleksję sobie złapać, zastanowić się nad tym wszystkim. No i myślę, że niedługo zaczniemy już porządne działania w tym kierunku. Cieszę się, że jesteście, cieszę się, że was mam. Najważniejsze, żeby się nie poddawać. Damy radę. Odzyskamy to, co nasi pradziadkowie wywalczyli. Własną krwią, a my przez technologię o tym zapomnieliśmy. Bo większość z nas nawet nie wie, kim jest. W razie czego, jakbyście mieli jakieś potrzeby, artykuły budowlane, metal zbyt jest cały czas otwarty. Naprawdę fajni, spoko ludzie, super pracownicy, dbają o nasze zdrowie. Przed wejściem higienka, tak, czyścimy rączki, oczywiście pan pryska. Ja miałem delikatne tutaj, że tak powiem, awersje, że tak powiem, bo no mówię, skąd ja mam pewność, że w tym tutaj środku, w tym płynie jest naprawdę płyn do dezynfekcji, a nie jakaś trucizna, czy nie wiadomo co. No to panowie powiedzieli mi, że mnie nie wpuszczą do sklepu, tak? Ja mówię, panowie, ja wam wierzę, bo wy jesteście zwykłymi ludźmi, czy zwykłymi, nie, jesteście niezwykłymi ludźmi, tak? No bo każdy z nas jest wspaniałym człowiekiem. Ale ja im wierzę, tak? Bo jest zwykłym pracownikiem na zwykłym stanowisku i on robi wszystko, żeby przeżyć. A teraz zadałem im pytanie, panowie, a gdyby teraz przyjechała policja i wojsko i poprosiliby was, żeby się tak dać opryskać, spryskalibyście się? No, każdy sobie teraz sam niech odpowie na to pytanie, bo odpowiedź jest oczywista. Gdyby wam się naprawdę nie chciało wychodzić z domu albo jednak byście nie mogli z jakichś tam powodów, no to zawsze można zamówić sobie do domu warzywa, owoce i mięso od rolnika. Jest parę takich stron internetowych. Na Facebooku też tam widziałem się. Różne firmy tutaj z okolicy udzielają i ogłaszają, że jest taka możliwość, więc fajnie, warto myślę byłoby z tego skorzystać. A nie tutaj jakieś nie wiadomo co dokarmiać tych, co chcą nam zabrać to właśnie. Słyszycie? Ale pamiętajcie, kochani, nie ma co się nastawiać, żeby było nie wiadomo jak źle, trzeba wierzyć, że będzie dobrze, że damy radę. Zapraszamy do współpracy, potrzebujemy ludzi z georadarami, z różnymi takimi ciekawymi urządzeniami, gdyż mamy bardzo wiele fajnych pomysłów i lokalizacji na różne ciekawe miejsca, o których cały świat żebyśmy zapomnieli. Tutaj więcej będzie na VAR, poszukiwacze podziemnych miast. Tak na bieżąco, co się będzie działo na mieście w Gdańsku, czy w Trójmieście, czy w Polsce, czy też tak bardziej na świecie, takie realne i prawdziwe wiadomości, to będzie Tu i Teraz, w skrócie TIT, taka grupa na Facebooku. No i macie też kanał tutaj Babuszka, w razie czego rób jeszcze Rzeczpospolita Prawdziwa Polska na Facebooku. Na pewno tutaj zaczną dochodzić jeszcze różni ludzie, którzy mają, że tak powiem, tą świadomość w sobie, bądź czują, że mają to coś w sobie. No i nie więcej jak 5000 nas potrzeba i przed czy po resecie jesteśmy w stanie naprawdę, naprawdę zrobić przełom. Oni to wiedzą, oni to czują, tak, szczególnie tutaj
rezonans Szumana, tak, się cały czas podnosi, jest na dosyć wysokim poziomie, więc oni wiedzą, że mają mało czasu, że możemy się przebudzić, a tego się boję najbardziej. Zawsze byłem dumny z tego, że jestem Polakiem. Wy też powinniście być. Tak więc głowa do góry. Pierwszy dzień po tym, jak prezydent zaostrzył nam kwarantannę. Zakaz wchodzenia do lasów, zakaz zbliżania do siebie, zakaz wszystkiego według chłamu internetowego i gówna z telewizji. Tak więc rzeczywistość jest całkiem inna. A w międzyczasie chciałbym wam tylko dodać, że jak siedzicie w domu, to wszędzie dookoła instalują anteny 5G. Mówiłem o tym już pół roku temu na proteście. Ale teraz robię to jeszcze na większą skalę. Tak więc, jakby was bardziej głowa bolała ostatnimi czasy, jakbyście się źle czuli, może zamiast iść do lekarza, rozejrzyjcie się, czy nie ma tam jakiegoś nadajnika dookoła. Wszystkiego dobrego. Kuba. 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 Idziemy dalej? Joszka ma. O, ja mam Joszka. No masz, no. Patrz. Idziemy, chodź. Chodź. Prowadź.